Ladies and gentlemen. Cztery czerwone światła, 5. I ruszyliśmy z Grand Prix Brazylii. Dobry start haubicy. Luke troszeczkę jakby zasłał na stracie, ale Michael też dobrze wyruszył. Tutaj problemy Michaela na pierwszych zakrętach, jednak stracił na pozycję. Luke się przebił na pozycję numer 2, no zamieszanie jak zwykle jest na pierwszym okrążeniu. No już mamy jakiegoś pechowca, Xaverek Głąbica nie jedzie. No szybko zakończył swoją przygodę w Brazylii, szkoda na pewno kierowcy Astona Martina. O dziwo również Szymcyr wycofuje nam się z tego wyścigu. Także no ten pierwszy lapek naprawdę mocno pechowy. No już mamy też pierwszy boks tutaj uszkodzenia, co wymieniamy skrzydła oczywiście. Ale chyba w załodze Williamsa nie widzę, żeby skrzydło było wymieniane, są zakładane opony twarde w samochodzie Williamsa. Ciekawa strategia. Sobie dobrze poradzili. No jak sobie poradzi z restartem haubica? No jak widać mocno rozgrzewa. Teraz zaskoczył, ależ naprawdę zaskoczony delikatnie Tomasz. No reszta też, ależ tam walka między Ferrari. Jeszcze nawet nie przejęcieli linii, a już mocny atak Alfa Tauri. No wiadomo, znamy bardzo dobrze kierowcę z Alfa Tauri, już w ostatnim Grand Prix też pokazywał naprawdę świetne tempo. No i tutaj też jak widać bardzo dobrze sobie z tym radzi. No tutaj mocno skupiamy się oczywiście na początku, ale siódme, ósme, dziewiąte, no może dziewiąte, nie, ale teraz masakryczny wypadek i nie jedzie już niestety Red Bull. Naprawdę Dan Black i Williams. Mocne uderzenie Williams, tak samo no widzieliśmy to praktycznie ujęcie pierwsza klasa. No nie wiem, czy tutaj kierowcy po prostu nie potrafili się dogadać. Dziwnie to wszystko wyglądało, ale niestety finał jest taki, że Red Bull w rundzie drugiej bez punktów. No widać, że haubica troszeczkę jakby przemyślał ten ruch. Oj, co tu się stało? Ja nie jestem pewien, czy tutaj Luke nie był za czasem za blisko haubicy, bo tutaj mamy zdecydowany zakaz zbliżania się, czy zrównywania się z przeciwnikiem podczas safety cara. Więc tutaj na pewno będzie to analizowane przez sędziów, wybrane pod uwagę. No tutaj jeszcze widzę, Luke troszeczkę zamyka Alfa Tauri, jednak wszystko bez kolizji. No nie widzę uszkodzeń w samochodzie Mercedesa, najbardziej na tym ucierpiał haubica, który boksuje i wymienia skrzydło, zboksował na oponę twardą. No to dramat McLarena w skrócie. No tak właśnie, jakby delikatnie stracił to tempo. No wiemy, że na pewno zużycie opon w jego Ferrari może być dużo, dużo większe niż u innych kierowców. No i teraz świetny manewr, Damian atakuje Tykałowicza, który pewnie nie spodziewał się aż tak szybkiego manewru. No i oczywiście przenosimy się na początek czy na koniec, naprawdę w pewnym momencie nie wiadomo było. A tu proszę, Damian przejmuje prowadzenie. No i oczywiście za moment zaczynamy manewr haubicy. No Bruno, błąd. Tak, Bruno tutaj chyba nawet wolał przepuścić rozpędzonego. No wiadomo, jeżeli jedziemy i widzimy kierowcę, który odrabia do nas tyle, to faktycznie lepiej chyba zjechać mu z drogi, przepuścić, żeby nie doszło do jakiegoś dziwnego manewru u Damiana. 31 z przodu, 30 z tyłu, więc to delikatnie może gdzieś tam potwierdzać, aczkolwiek teraz Luke popisał się no genialnym manewrem w zakręcie numer 5. Wyprzedza Damiana i dalej widzimy Mercedesa z przodu, jeszcze błąd, szkoda naprawdę Alfa Romeo, no niestety musi tutaj przepuszczać kierowców w tym momencie Damian. Damian troszeczkę zjeżdża na linię od boksu. Myślałem, że będą mechanicy się szykować z boksem, a tutaj rozbija się, ależ miejsce prosto w bandę. A to jest tak naprawdę woda na to jest po prostu no, odpowiednie, że tak powiem, znaczy nie mogę się wysłowić, odpowiednio tutaj razy to haubica wykorzystuje.
Zboksuje. Tak, to ale prędkość w McLarenie, wygląda. Przepraszam, że przerywam, tutaj haubica atakuje z ogromną prędkością Ferrari, ale Michael wypadł z DRS-u, więc głównie dlatego ta wynikała szybkość na prostej McLarena, to będzie pewnie powtórzenie tego ataku, już mryga lampka w samochodzie Ferrari, no jednak Michael nie radzi sobie zdecydowanie z oszczędzaniem baterii i jest kontakt między tymi dwoma kierowcami, na szczęście nic się nie stało jeszcze. Ferrari szuka miejsca i to jest, no, dosyć karkołomny ruch w wykonaniu Michaela. Wciskał się tam, gdzie go nie powinno być, nie miał overlapa do tego zakrętu, jednak zaryzykował, co mogło się fatalnie skończyć dla tych dwóch kierowców. 3 sekundy, ale nieważne, Ferrari teraz próbuje się przedostać. Jest to Ferrari. W ogóle. Widzieliśmy, że tam naprawdę mocna walka i teraz kontakt między tymi dwoma kierowcami, i haubica jest wypchnięty. Oj, tutaj naprawdę. Właśnie walka się nam wywiązała dosyć agresywna. Uuu, no tutaj, no. To jest zabójstwo, nie, to jest nie, zabójstwo nie. Na zlecenie. To, co tutaj się stało, to... Tak, to już by na pewno... Webster powiedział, o, i to trzeba wrzucić do regulaminu, jak nie powinno się walczyć. Dokładnie, Webster, tutaj masz od nas nagranie, jak nie powinno się walczyć w wykonaniu El Michaela, no niestety, żeś troszeczkę za szybko powiedział, że... No właśnie, tak. Jakieś komentatora. Wypalona praktycznie do zera, Dominik Stecz mocno tutaj i jeszcze no, musi się bronić przed nimi Bruno, który, no, wiemy, że Alfa Tauri dzisiaj naprawdę, no, jeden z najlepszych występów. Ale atak Michaela. Dobrze, tutaj Bruno się schował, bo dostałby w bok bolidu swego. No, Luke wygrywa wyścig. Tak naprawdę myślę, że mogło to się inaczej skończyć, gdyby nie ten incydent właśnie z Michaelem i haubicą. Drugi Damian, trzeci Sandersik, El Michael kończy nam na pozycji 4, 5 Bruno, 6 Dominik, no i Haubisa na bocie niestety na pozycji numer 7 dojedzie nam ten wyścig. Ja mu się nie dziwię takiej reakcji, bo to jest już któryś raz, kiedy właśnie El Michael psuje mu jakimi wyścig, więc no tutaj jednak można tak w moim wykonaniu przez, nie wiem, te 3 lata w Sim Racingu można co zakręt dostawać gonga i DNF i tak dalej, ale w końcu w człowieku coś pęknie i no nie da się tego wytrzymać. No i widzimy piękne podium, także no widać, że opłacało się Szulczykowi założyć te mediumy. No wiadomo, ciężko było przewidzieć sytuację przed nim, no ale jak widać naprawdę podium mamy. No, duże gratulacje, Tomasz Białkowski, słuchajcie, wygrywa kolejne Grand Prix, tym razem Brazylia, trafia na jego konto, Damian Pixel, Polak, druga pozycja, tak jak tydzień temu, no i Maciej Szulczyk, który z McLarena dojeżdża dzisiaj na pozycji trzeciej. No tak, no myślę, że ten głównie wyścigu to jedno zdanie można powiedzieć, ten właśnie walka El Michaela z haubicą, tutaj jak mówiłem wcześniej, jestem skłonny do tej, żeby jednak El Michaela najbardziej ukarać, bo to on był winny tego i myślę, że wyścig właśnie pod płachną tego incydentu się nam zakończył, myślę, że to jest główne, że tak powiem, danie z tego wyścigu, jakie otrzymaliśmy. Jakieś zaskoczenia w końcowych wynikach? Ladies and gentlemen. Ha ha ha.